vloga o godzinie 14. Ja właśnie wróciłam z badań okresowych do mojej pracy. Powiem Wam, że aż mnie to natchnęło do tego, żeby zacząć nagrywać vloga, bo muszę po prostu, muszę się pożalić Wam, bo dla mnie to, co się dzieje, jeżeli chodzi o organizację służby zdrowia, która nie jest prywatna, to jest po prostu totalna jakaś porażka i nieporozumienie. Jest to tak niezorganizowane, że to naprawdę, kurde, gorzej niż płakać się chce, a naprawdę niewiele kroków by trzeba było zrobić więcej, albo nawet może nie więcej, tylko takich samych, ale które by znacznie poprawiły całkowicie obsługę i czas i wszystko, i ja bym się mogła tym zająć, także... A teraz powiem Wam, tak zmarzłam, bo w ogóle co się okazało? Okazało się, taka błaha sprawa, kto by na to zwracał uwagę, okazało się, że w tej przychodni nie działało ogrzewanie, słuchajcie. I siedziałam tam, zaraz tego, że miałam wszystkie badania do wykonania, bo już minęło tych chyba 3 lata. No, więc miałam wszystkie badania do wykonania, więc siedziałam od godziny 7 do godziny 14 w totalnej pizgawicy i to takiej, że jak wyszłam na dwór, to mi było cieplej, jak mam być szczera. I siedziałam pozawijana, kurde, w kurtkę. No dosłownie tak, jakbym po prostu siedziała na dworze i tak mi było zimno, przeraźliwie zimno. Ja się cała trzęsę w środku, jestem przemarznięta do po prostu na kość i to dla mnie jest totalnie niehumanitarne. Dobrze, że wczoraj zrobiłam obiad, teraz przyjechałam sobie zrobić właśnie, odgrzeć sobie obiad, więc sobie odgrzeję spaghetti i jak sobie zjem i się ogrzeję, to dopiero wtedy wyjdę z domu, bo teraz to po prostu jedyne, o czym marzyłam, to to, żeby przyjść i żeby się ubrać jeszcze w więcej warstw i się położyć pod koc, bo naprawdę nie idzie po prostu wytrzymać w pewnej temperaturze. Więc ja naprawdę nie wiem, cieszę się nie tylko dzisiaj, ogólnie się cieszę, że mam możliwość mieć w domu ciepło, że mam co jeść, że mogę się ciepło ubrać i naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że życie mi to daje, bo miałabym żyć w takich skrajnych warunkach, takiej piździawy, to po prostu bym chyba sobie szczeliła w łeb naprawdę, bo nie idzie wytrzymać. I jeszcze korzystając z okazji pokażę Wam, bo przyszła mi w końcu obudowa, którą zamówiłam w sklepie internetowym u Karoliny ze stylizacji. No więc tak wygląda ta obudowa, jest w takiej kosmetyki, ona jest gumowa i jest bardzo fajna. I ja właśnie, mi się ona spodobała oczywiście wizualnie, więc dlatego zdecydowałam się ją kupić. No, nie wiem jak Wam się podoba, mi się bardzo podoba, więc za chwilę ubiorę w nią swój telefon. W sumie nie wiem, czy to dla kogoś istotne, ale tak wygląda już telefon w tym case'ie właśnie z tymi kosmetykami. Powiem Wam, że ostatnio, jeżeli chodzi o słodzenie herbaty, to słodzę herbatę sobie miodem. I akurat tutaj mam jakiś tam miod wielokwiatowy z Nowego Sącza. No i tutaj sobie zawsze też daję cytrynkę, więc tak, gorąca herbata. Za chwilę jeszcze gorący obiad. Niam, 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 niam. No i mój obiadek, spaghetti. Pod spodem jest makaron pełnoziarnisty i na to jeszcze mam prażony słonecznik. Jakoś tak ostatnio bardzo mi zasmakował, do wszystkiego go dorzucam. Także życzcie mi smacznego. Dobra, teraz będę siedziała przy kaloryferze, który odkręcał na maksa. Będę jadła obiad. Jestem tak przemarznięta, że mnie nie interesuje to, że wyglądam teraz jak debil, siedząc przy kaloryferze na podłodze i jedząc obiad. Mam to w dupie, że to nie jest instagramowe, youtubowe i że nie wygląda to kurde superowo. No właśnie, takie jest życie. Dobra, ja już zjadłam i mam moją herbę. Siedzę pod kocem. Mam dwa grube swetry. I dochodzę do, że tak powiem, komfortu cieplnego. Pomyślałam sobie, że z Wami trochę pogadam, bo dawno mnie nie było na YouTubie w daily vlogach. Wiem, że niektórzy z Was je lubią, niektórzy nie. Ale jak to mówią, życie. Ja ogólnie vlogi robię wtedy, kiedy mam na to ochotę, wtedy, kiedy po prostu mi się chce, wtedy, kiedy czuję klimat tego, że mam ochotę nakręcić vloga. Tak samo jak na przykład, nie wiem, nie idziesz na imprezę, bo ci się nie chce, to ja nie nagrywam vloga, jak mi się nie chce. No, może głupi przykład, no ale wydaje mi się, że dość adekwatne.
Po prostu trzeba czuć klimat. No i tak, teraz propos vlogów i propos, że tak powiem, grupy odbiorców, którzy chcą vlogi, to pomyślałam sobie, że aby wyjść naprzeciw waszym może oczekiwaniom, czy waszym gustom, to pomyślałam, że mogę nagrywać coś takiego jak tygodniowe daily vlogi. Ta forma daily w tym momencie trochę idzie się bujać, ale wiecie, o co chodzi, no po prostu vlogi, ja to tak odruchowo nazywam daily vlog, ale pomyślałam, że po prostu mogłyby to być vlogi takie tygodniowe i wtedy ja bym po prostu umieszczała tam rzeczy, które moim zdaniem były jakieś ciekawe w ciągu danego dnia, a nie musiałabym w tym danym dniu oprócz poniedziałku się z wami witać. Wiecie, o co chodzi, że to po prostu by nie było takie wyrwane w ogóle z kosmosu, z czapy, z dupy, tylko byłoby, no wiecie, o co chodzi, po prostu tematyczne, no bo byłoby w ramach tygodnia. Więc ja bym tam oznaczała, jaki to jest dzień i na przykład, nie wiem, o, patrzcie, kupiłam sobie kwiatka, o, patrzcie, kupiłam sobie skarpetkę, zupę, nie wiem, ogórka, wiecie, o co chodzi. Nadużywam słowa, wiecie, o co mi chodzi. No, więc dajcie znać, czy chcielibyście takie tygodniowe vlogi, jeżeli tak, to zobaczymy, jak to by było, ewentualnie może zrobię takiego jednego i po nim ocenicie, czy mam to robić, czy nie mam tego robić, czy mam sobie dać spokój. Dobra, kolejna rzecz. Ja ogólnie nie czuję się już tak bardzo beauty, jak się czułam na początku, kiedy miałam kanał. Więc no, jak można by było na YouTubie zmieniać nazwę kanału, to zrobiłabym to jeszcze raz i po prostu nazwałabym to inaczej, nieważne jak, nie będę wam tutaj teraz tak naprawdę sprzedawała pomysłów. W każdym razie, no tak, ja już się nie czuję aż tak beauty jak na początku. Ja lubię makijaż, ja lubię o siebie dbać, ale to nie jest na takim poziomie, na jakim ja sobie to wyobrażałam, że to będę chciała robić, czyli że dwa razy w tygodniu będę wrzucała jakieś makijaże, że to u mnie się bardziej będzie wszystko rozwijało, bo ja zauważyłam, że im właśnie dłużej jestem na YouTubie, im bardziej się tym wszystkim interesuję, tym mniej tak naprawdę się sama maluję. To znaczy, stawiam dalej na makijaż twarzy, natomiast jak widzicie, ostatnimi czasy makijaż oka jest totalnie u mnie minimalistyczny. To znaczy, po prostu ledwo co tuszuję rzęsy i przyklejam sztuczne moje ukochane arderki Wispies Black i to jest cały mój makijaż. Podkreślam delikatnie brwi i do widzenia. Więc no hello, gdzie tu jest jakieś beauty, no to ja nie wiem, więc dlatego stwierdziłam, że mnie to interesuje, mnie to pasjonuje, mnie to ciekawi, ale ja ogólnie się bardziej spełniam w gadaniu. Ja mam bardzo dużo przemyśleń na różne tematy, bardzo dużo refleksji, bardzo obserwuję ogólnie ludzi i świat i wszystko. I ja bardziej chyba o tym chciałabym sobie pogadać, więc zobaczę, dokąd zmierza ten świat. Wiecie, że ja się do niczego nie zmuszam i nie mam zamiaru tego robić, bo taka rzecz zawsze wychodzi słabo. Co będzie, to będzie. Liczę się z tym, że mogę stracić subskrybentów, liczę się z tym, że większość z was jest tutaj ze mną, dlatego że właśnie zajmowałam się dotąd tematyką beauty w każdym praktycznie zakresie, oprócz vlogów. I tylko od czasu do czasu wrzuciłam coś, jak mnie poniosło. A teraz chciałabym właśnie zrobić to troszeczkę inaczej. I nie, nie jest to postanowienie noworoczne, to z góry mówię. Po prostu dzielę się z wami swoimi refleksjami, przemyśleniami i jakimś tam swoim, tym, co mi siedzi w głowie. Więc podzielcie się ze mną, co o tym sądzicie. Moi drodzy, szczyt pasożytnictwa level high. Mianowicie po tym, jak ostatni raz się do was odezwałam, wypiłam herbatę i po prostu zasnęłam. Zasnęłam ciepło ubrana pod kocykiem i powiem wam, że chociaż minęło dobrych parę godzin, moi drodzy, to ja nadal jeszcze nie doszłam do takiej temperatury swojej, w której się czuję komfortowo, więc nadal nie mogę rozebrać żadnej z rzeczy. Mam nadzieję, że mnie nic nie złapie, jeżeli chodzi o przeziębienie, bo niestety, ale już trochę czuję, a powiem wam, że największa paranoja w ogóle, bo nie dokończyłam wam w końcu tego, największa paranoja tego wszystkiego polegała na tym, że ludzie, którzy idą na badania okresowe, czyli którzy są zdrowi, tylko po prostu idą zweryfikować, czy się nadają nadal do pracy, bo domyślam się, że nie każdy może wiedzieć, o co chodzi z takimi badaniami. W każdym razie takie osoby siedzą na korytarzu i czekają razem z ludźmi, którzy chyrlają jak gruźlicy dosłownie, tak jakby mieli zaraz po prostu się pożygać. I z jakąś wydzieliną, to jest po prostu obrzydliwe.
ja rozumiem, że ludzie chorują, ale na litość boską, nie? Organizacyjnie to będzie rozwiązane tak, że ci, którzy idą na badania okresowe, są na przykład, nie wiem, na piętrze jednym, a ci, którzy mają zwykłe badania, na, takie na zasadzie idzie chory do lekarza, na, nie wiem, innym piętrze, tak? Na przykład na samym dole. Ja rozumiem, że to może więcej kosztować, no ale hello, no firma, która zleca takiej placówce wykonywanie badań okresowych, ta firma za to płaci. I to nie jest tak, że oni robią łaskę, bo oni dostają za to pieniądze i się z tego utrzymują. I niestety, ale też ich obowiązują pewne rzeczy, więc ja po powrocie do pracy, bo jutro jeszcze mam urlop, jak wrócę do pracy, to po prostu postaram się porozmawiać z osobami, które są adekwatne, odpowiedzialne za to, adekwatnie odpowiedzialne za tą właśnie rzecz. Coś spadło. No i to pogadam z tą osobą lub z tymi osobami, żeby dowiedzieć się, jak to ewentualnie można rozwiązać, bo niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że najzwyczajniej w świecie można po prostu wyjść stamtąd chorym, przychodząc po prostu się tylko tak kontrolnie zbadać, także to jest jakaś masakra. A co do mojego spania i pasożytnictwa, to właśnie sobie zrobię kawę i chyba skoczę do babci. Taki to vlog, wiecie, trochę gadany i w ogóle, no ale fajnie chyba, nie? Powiem wam, moi drodzy, że odkąd obcięłam włosy, to stwierdzam naukowo, iż wypada mi ich przy umyciu i rozczesywaniu 100 razy mniej. To znaczy te 100 razy to jest oczywiście takie, wiecie, w cudzysłowie, ale chodzi mi o to, że po prostu na szczotce zostają dosłownie 4 włosy na Krzyszno Mami Tangle Teaserze, a wcześniej to po prostu było całe stado tych włosów, więc to świadczy o tym, że po prostu te włosy były zniszczone i wypadały troszeczkę bardziej, więc tak. Można oczywiście wyciągnąć wniosek prosty, że raz na czas należy obciąć włosy, aby przywrócić je do jakiejśkolwiek kondycji. Ja teraz idę wstawić sobie swoje jakieś tam jasne, lekkie rzeczy do prania, takie, które nie mogą się brać z wszystkim innym, wiecie o co chodzi. No, więc sobie idę to wstawić i później sobie zrobię jakąś kolację i później będę suszyła te moje nieszczęsne włosy i będę oglądała na wspólne i będę chillowała. Więc nie wiem, czy jeszcze zdążę się do Was odezwać. Moja zmywarka dała mi znać, że brakuje jej już soli i nabłyszczacza, więc pomyślałam, że pokażę Wam przy okazji też, czego ja używam do mojej zmywarki. Z Finisha wszystko jest i używam takiego nabłyszczacza, tej konkretnie... No, tak, chciałam pokazać sól, a to jest opakowanie z kapsułek. No w każdym razie sól też z Finisha. No i te takie odświeżacze, że tak powiem, zapachowe właśnie do zmywarki. Tutaj już on jest, ja już to wszystko zasypałam, uzupełniłam. Także zmywareczka jest już gotowa do dalszej pracy. Dałam już tu miód, tu go widać. Muszę Wam coś pokazać, pokażę Wam stronkę, która się nazywa jestemfit.pl. I powiem Wam, że to jest stronka, którą zobaczyłam w którymś z filmików u Olciak na kanale. I powiem Wam, że ta strona jest fajna. O tyle, ja już sobie ją sprawdziłam wcześniej, teraz już Wam pokazuję to w wersji, że tak powiem, kiedy się na to zdecydowałam. W każdym bądź razie chciałam Wam powiedzieć o tej stronie. Ja już się nad tym zastanawiałam dziś około 2 miesięcy. Generalnie ja nie mam problemu z nadwagą ani nic z tych rzeczy, ale mam problem, wiecie z czym? Z tym, że ja ogólnie uważam, że tempo życia nas gubi i ja ogólnie zawsze w domu gotuję obiady i tak było od zawsze.
Ale po prostu czasami człowiek nie ma czasu myśleć o tym, co zrobić, albo się kończą pomysły. No i później człowiek się łapie za różne, jak to się mówi, byle gówno. Więc ja chciałabym uniknąć takiej sytuacji i dlatego też zdecydowałam się właśnie założyć sobie profil na tej stronie Jestem Fit. I ta strona jest fajna dlatego, że tam macie możliwość wybrać sobie pakiety i możecie mieć pakiet dietetyczny i pakiet treningowy lub dwa te pakiety razem. No i macie tam możliwość, tam jest taka, później dostaniecie, jak się zarejestrujecie i opłacicie sobie swój abonament. Możecie go opłacić w różnych wariantach, może to być wariant miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok i oczywiście też później są relatywne do tego ceny. I generalnie jak już to opłacicie, to dostajecie maila zwrotnego i na tym mailu macie ankietę. No i tam wypełniacie tą ankietę, tam jest typ sylwetki, wszystkie takie szczegółowe dane dotyczące tego, ile posiłków chcecie dziennie jeść, ile teraz spożywacie kalorii, co chcecie jeść, co lubicie, czego nie lubicie, jakiego typu posiłki to mają być, czy mają to być lunchboxy, czy przykładowo mają to być kanapki, koktajle, naleśniki, omlety, surówki, sałatki, dania obiadowe itd. No i później, kiedy już wszystko szczegółowo wypełnicie, tam też są informacje dotyczące jakichś alergii pokarmowych, dotyczące suplementacji, dotyczące też dotyczące treningu, to Wam do końca nie powiem ze względu na to, że ja się nie zdecydowałam na wariant treningowy. Nieważne, ja w każdym razie zdecydowałam się na wariant dietetyczny i to też jest takie, wiecie, weźcie to sobie w cudzysłów, ponieważ ja ogólnie nigdy nie byłam na diecie i nigdy na takiej diecie typowej być nie chcę i nie mam potrzeby, ale po prostu mi zależy na tym, żeby jeść regularnie i żeby jeść rzeczy, które są wartościowymi posiłkami. I tu nawet nie chodzi o to, żeby one były jakieś, wiecie, lekkie, żeby miały 1200 kalorii i tak dalej. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu mieć pomysł na posiłek. I teraz, dlaczego mówię o pomyśle na posiłek? Ponieważ tam w efekcie końcowym, ja teraz jestem akurat na takim etapie, że wypełniłam ankietę i czekam, aż dostanę od tych dietetyków, nazwijmy to, plan taki żywieniowy na najbliższy miesiąc, ponieważ zdecydowałam się na pakiet miesięczny w kwocie 49,99. Uważam, że na start jest to taka kwota, która nas nie rujnuje, a możemy się w ciągu miesiąca przekonać, czy coś takiego by nas interesowało. Więc zobaczę, jak to będzie i jeżeli będziecie chciały, to Wam mogę później zrobić o tym film, kiedy już sobie to przetestuję, żeby po prostu, żebyście wiedziały obiektywnie moje zdanie, bo ja Wam zawsze powiem, co myślę tak naprawdę, więc żebyście po prostu obiektywnie wiedziały, co ja o tym myślę i czy warto się ewentualnie na coś takiego zdecydować. No i jeszcze powiem Wam tylko tyle, że w efekcie końcowym wiem, że to wygląda tak, że dostajecie rozpiskę i tam macie dosłownie na każdy jeden dzień rozpisane wedle tego, co w ankiecie zaznaczyliście, jakie macie gusty, jeżeli chodzi o typ posiłków i tak dalej, to w efekcie końcowym dostajecie dokładną rozpiskę właśnie, co w jaki dzień, na jaki posiłek macie jeść i macie tam też listę zakupów i sposób, w jaki sposób informacje o tym, w jaki sposób to przygotować. Także uważam, że dla tych osób, które nawet uważają, że nie są jakimiś tam, powiedzmy sobie, osobami uzdolnionymi kulinarnie, to też mogą na tym skorzystać i też się na pewno czegoś nauczyć, więc to jest spoko opcja. Także ja się tu rozgaduję, ale to tak chciałam Wam tylko powiedzieć informacyjnie. Dajcie znać, czy chcielibyście później o tym film. A tymczasem, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, bo jak widzicie, już leżę, ale zaraz wstaję, muszę suszyć włosy i troszeczkę ogarnąć, więc żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych vlogach. Ciao! Floor. You cannot sing it from the back no more. Staring at an empty floor. You cannot sing it from the back no more. You cannot stay for me. You will not take for free.